Bruno, once more, welcome to Riverside, and this is a lesson, cinema lesson, a confession of a film director. Lekcja kina, spowiedź twórcy filmowego. This word confession implies a lot. To słowo spowiedź właściwie warunkuje to, jaki charakter mają mieć nasze spotkania. I kiedy myślałam o tym, żeby coś takiego wprowadzić na Dwóch Brzegach, to moim celem było przede wszystkim to, żeby wybitni twórcy filmowi zechcieli się podzielić z Państwem tym, co również nas, widzów kochających kino, charakteryzuje. Kino jest dla nas pasją, kino przynosi nam przeróżne emocje. I chciałam, żeby twórcy filmowi, ci najwybitniejsi, którzy z kinem związali całe swoje życie, powiedzieli, dlaczego tak jest, że ta magia kina staje się swego rodzaju narkotykiem i powoduje, że jeśli raz zrobi się film, to potem trudno już robić co innego. Zawsze będzie się marzyć o tym, żeby zrobić następny. Dziękuję bardzo for being here. I'm very, very thankful for you all being here in this heat, and I'm having a great time at this festival. And I want to thank Grażena. It's been really great to have all the screenings and the audience, such a general audience. And last night at the castle, Donna Floor, and last stop 174, the big tent. It's been really a great moment of my life. Thank you, Grażena. Dziękuję wszystkim za przybycie i szczególnie w tym upale. Chciałbym podziękować festiwalowi, pani Grażynie za zaproszenie mnie tutaj i te dwie projekcje wczorajsze, Linia 174 i Donia Flo na zamku, to był naprawdę niesamowity moment mojego życia. I was having dinner in a restaurant here next door and I could hear the sound of the film coming from the castle. It was magical. Kiedy jadłem kolację w restauracji, słyszałem dźwięki z filmu i muzykę płynące z zamku. To był naprawdę niesamowity moment. And even the moon helped, because there's a beautiful moon in the sky. Jeszcze do tego była prawie że pełnia księżyca nad tym wszystkim. So, yes, so now confession. I feel like I'm like in a church and I have to. You used a very key word, in my opinion, to define what to be a film director is, which is devotion. Tutaj zostało użyte bardzo ważne, kluczowe słowo, które świetnie oddaje to, na czym polega praca filmowca. Tym słowem jest oddanie. Because to make films is very, very hard, no matter where. Even in Hollywood, it's very hard. Praca nad filmami jest bardzo trudnym zajęciem. To jest ciężki kawałek chleba, nieważne gdzie, czy to jest Hollywood, czy jakakolwiek inna część świata. It's hard for different reasons, but it's always hard. To jest trudne z wielu różnych powodów, ale zawsze jednak jest to trudna sprawa. So to become a film director, in a way, is very much like becoming a priest. It's like going to a seminar and becoming a priest and making a vote of celibacy. Zostanie filmowcem to jest rzeczywiście taka sprawa, którą można porównać do zostania księdzem, jak wstąpienie do seminarium i poddanie się rygorowi celibatu. That's why, I don't know if you've noticed, when you watch the Oscars on television, have you noticed how much they thank their family, their wives and their kids?
Nie wiem, czy zauważyliście kiedykolwiek, na przykład oglądając Oscary, jak filmowcy zawsze dużą część swojej przemowy poświęcają dla podziękowania swoim najbliższym. Because the reason why they do that, it's totally out of guilt, pure guilt. Robią to dlatego, że mają poczucie winy. Because the work, filmmaking comes first, and family comes second. That's the ugly truth. Paskudna prawda jest właśnie taka, że to pasja tworzenia filmów jest zawsze na pierwszym miejscu i praca jest na pierwszym miejscu, a rodzina na drugim. But without the family, they wouldn't have the support and the emotional stability to make their films. Me too. Ale bez rodziny nie mieliby tej stabilizacji, tej stabilności emocjonalnej, która daje im siłę do tworzenia.